I may wear a Sildu's ring, but I am not yet a Nazgul. You will finish what you started. It will be done. This one serves Shelob. Tread carefully. I've dealt with Shelob before. I do not fear her. Może powinnaś. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Śródziemie Cień Wojny w Delce jako Ostrze Galadrieli. Z tego co widzę po procentowym, już mam 22% ogólnego kompletu, a póki co mam tylko... Wszystkie wykupiłem sobie poza nagraniem, pofarmiłem sobie wszystkie te questy. Z mnożnikiem oczywiście na expa, ale wiadomo, mnożnik tylko odrobinkę pomógł. Wykupiłem sobie wszystkie zdolności. Nic nowego się nie dodało, w sensie tutaj nie ma dalej punktów umiejętności, nie stakują się, czyli to jest wszystko, co ma gra do zaoferowania. Dodatkowo, tutaj ukończyłem i mam wyfarmiony cały ekwipunek tropiciela bestii, co zresztą widać po całym secie, jaki ma Eltarię, bo już nie jest czarny, tylko taki zielonawy. To akurat fajnie. Idzie. Zobaczmy sobie tutaj. Tu. Dobra, dziabnijmy to sobie w światło może lepiej. Okej. Okay. Czyli widać, że dalcek nie jest zbytnio długi. Ale to mi akurat na rękę. Dobra. Zniewolony. Odszukaj tajemniczego Ologa, który jest powiązany ze źródłem wielkiej plagi w Mordorze. Co do chuja? Czy on ma wielkiego pająka na plecach? They know what power you carry. My mistress has felt the sting of its light. She said you would seek me out. You have nothing to fear, Kirmizold. I am Ar-Baruk, and I am to offer you my support. And what is the price for this gracious offer? Machine worshipping fools trespass upon the domain of my mistress. Drive them out. Very well. Okej. Okay. A jak mam zabić przy pomocy pająków? They seek ore for their machines. But my mistress rests below their feet. Slay them. Bring an end to their incessant digging. The precious children will aid you. Tak też można. Dobra, jeden padł. Już trzech. Dobra, w sumie nie jest mi tak mega potrzebny tak naprawdę ten. Dobra, nie potrzebuję tego celu wykonać, ale... Jak się wykona w trakcie, no to czemu nie? Zwłaszcza, że te pajączki to teraz sobie nieźle radzą. Praktycznie odwalają za mnie całą robotę. Dobra, nie, ale to jest trochę przerażające. Ja nie wiem, czy on jest skontrolowany, czy po prostu zgadnąć, że jakiego wielkiego pająka i sobie założył na plecy. Niech te pajączki działają. Szybkie leczonko. Assaulting this encampment head-on will be too costly. I do not wish to waste the lives of her beautiful children so needlessly. You go first. I will help only if the need arises. Be aware, there are three captains who guard this area. Expect them. No, kapitanom co się spodziewam, bo woli wszędzie. Impressive! O! Serio?
O kurde, czyli co? Ci kapitanowie, których zabiłem dzięki temu. Zabiłem w tych misjach, to byli oni. Zajebiście, no. Okej, okay, spoko. Fajnie mi idzie ta walka w ogóle, to muszę jakoś przyznać, a nie miałem zbytnio nie trenowałem tej walki. Które światła? I was a fool to doubt my mistress. You have upheld your end of the bargain. I am yours. Until she tells me otherwise. His dedication to Shelob is unwavering. I am curious to see what his fate will be when he outlives his usefulness. Jak mam być szczery, pewnie nie za ciekawy. No, a w zakresie tego, że pewnie po prostu zostanie pożarty żywcem. Dobra, może nie żywcem, ale zostanie zżarty, to jest na pewno, to jest pewnik. Dobra, jeszcze mamy tutaj łuk Morgota. Dobra, najpierw fast travel. Talion's follower says this Uruk has unmatched skills with the crossbow. We shall see. Ciekawe, jak zareaguje w ogóle Galadriela na tego nieumarłego. Wzmocni swoje szeregi werbując łuk Morgota, zręcznego strzelca z minionej ery. O ej, chociaż? Dobra, nie ma bata. Nie ma bata, że Eltariel będzie musiał go wskrzesić. O właśnie, już tam jest. No kto by się tego spodziewał? Rzuć orki na linię wroga. Prostszego tak naprawdę. Dobra, jeszcze ten. No i tyle. Dobra, tu się podleczymy. On się czai na Haedirze, skubaniec. No to co? No tak, oczywiście, że jest odporny na strzały. Żeby nie było za łatwo. Ale wiecie, co mnie akurat boli? W tej części? Bo po poprzedniej części też byli odporni na strzały. Tylko w tamtej części przynajmniej jak strzała... Do not mention my name. If you wish to forge an alliance, I understand.
dobra. Czyli nie będziemy mówili, kim jest Galadriela. I watched as you slew your way to me. You are no Uruk, and no friend of Sauron. Tell me, is there anything these wretched Uruks are good for? I suppose they die well enough. I am the Bow of Morgoth, and I have resisted the usurper's rabble alone for far too long. Let us fight together. Arg! You've slaughtered too many of my boys for too long. Today I'll finally end your miserable life. No chyba nie bardzo. Dobra, a wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to w poprzedniej części też byli odporni na strzały przeciwnicy, ale w poprzedniej części przynajmniej ci odporni na strzały, do tego odporni na strzały dało się dolecieć mrocznym ciosem. It is good to fight beside another archer. You are not beholden to the pretender. Therefore you will stand with me against his vile host. How could I say no? Halo? Co się stało? Czemu jak przyjąłem draka, to nie mogę ją atakować dalej, tylko nagle zakończyła się misja? Morgoth was a dark and hateful foe. If he knew one of his most dedicated followers would end up working with an elf, he'd be furious. Super, to fajnie, że nas to nie obchodzi nic za nic. Okej, oblężenie fortecy. A no tak, nie jesteśmy Talionem, nie możemy się teleportować bezpośrednio do fortecy. Ale od czego są Hedir, prawda? Whoever leads them, their armies are massing. They will fall like those before them. No, obyś tego się nie zatraciła w tym, koleżanko. O, op, 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 op. Dziękuję za klejnot i lecę dalej. Potygnął. Cyk. Dobra. Nie to. Lecimy dalej. Cyk. Na górę. Go. Okej. Okay. Oblężenie Kirith Ungol. Oddział szturmowy gromadzi się w Kirith Ungol. Przygotuj się do obrony fortecy. Okej. Okay. Cały DLC to będzie po prostu zbieranie kolejnych ludzi i... ludzi, kolejnych typów i bronienie fortec? Zobaczymy. A new power rises in Mordor today. As we speak, the Gravewalker faces a massive army at his gates in Saragost. His host will fall, and there will be no help for you or the band of misfits you enlisted. You lot have no idea what's coming. You. Niezły strzał. Oh, I will enjoy watching them cut down by the archers I trained. This army will break itself upon my walls. Shelob's children will do their part, and I will stand with them. Get to your positions. To battle and to victory! You're either with us or... We must hold the fort! Stop slamming! Oh, does the lie hurt? Co? Jak to już zewnętrzny mur sforsowany? Chyba se jaja robicie. Beautiful.
fortress with your meat! I will see your lovely face twist with such exquisite pain! Co, takiś cwany? Zdychaj! Dobra, szybko, 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 szybko! Kurde, chciałem tego uniknąć akurat. Come on! O co? Widzieliście to? Złapał strzałę! Fancy words, but I am fluent in death. Od kiedy oni mogą złapać strzałę? Od kiedy kapitan odporny na strzały może złapać strzałę przed twarzą? Nie spodziewałem się tego. Kompletnie się takiego czegoś nie spodziewałem. Co, żegnam? Tak jest. Powiem szczerze, że rozświetlony jest jakby zamiast oczyszczenia. Czyli rozumiem, że oczyszczenie sprawia, że przeciwnik umiera na amen i już nie powróci. Bo do tej pory nie ogarnąłem, co to oczyszczenie daje. Nie! Nie chciałem swojego! Leba? No i cyk. O, takie kolejne, to ja z chęcią będę zgarnął. No nie, znowu nie... O, chociaż nie. Dobra, nie, tym razem zabiłem przeciwnika. No chodź tu, kolego, prosto do światełka. Pyk! Daj, na glebie. Naświetlony. I adios. O nie! Nie został rozświetlony. Ajajaj. To mi nie wykło. O, to ładnie wyszło. Breathe in the poison and breathe out your last. Oj! Nie ma. Dobra, tego sobie zostawię na potem. Idę odsucić typów. Chciałem przy okazji podleczyć, ale to za chwilkę, bo potrzebuję tego chwili. Żegnam. O, jeszcze jakiś legendarny tropiciel. Miło. Oh, come on! Seriously? Stawać mordy. Dobra, przydałoby się zmienić zdolność w naszym tym. Czekajcie, muszę to szybko zmienić. Postać, światło, leczy i cuci po kapitanów. To się przyda. Aj, chcę go na szybko podnieść. Lepiej za free. No, Jezus, weź teraz dzikusa jakoś załat, nie? Dobra. Serio? Halo, no gniew! Czemu gniew się obniżył?
No ej, no nie! Serio?! No chyba se jaja robicie teraz! No i oczywiście, że misja zakończona porażką. Ej, czemu od czterech?! Boże, tego ostatniego miało tylko być! Tak, dokładnie w niego chciałem się wbić, naprawdę, na pewno. O, to jest ten, dobra. Tego typa się muszę pozbyć jak najszybciej. Dobra, może być. Lecz nie działa cały czas, to mi się podoba. Jak zewnętrzny mur jest sforsowany? Ponoć ma być wzmocniony. Dobra, nie to się miało stać akurat, no ale będzie. Tak, pewnie, wskocz to prosto w pułapkę. Super, i gość mi jeszcze padł, bo nie, przez to, że zostałem powalony, to nie zdążyłem go odsunąć. Look at you, all alone. Now look at me, not alone. That's how I like it. I can't decide if I want to flay you alive or break every bone in your body. I'll just have to do both. Wiesz, to musisz mnie zabić, gościu. Zdychaj. No nie da się! Nie da się! Nie dadzą! Nie rozsadź zaraz! Weź się tu ustaw, żeby się podleczyć, no! Muszę specjalnie się wycofać z walki. A jeszcze i tak ryzykuję, że zostanę w mordę. Dobra, architekt się zajmuje typem. Tyle dobrego. No i teraz oczywiście był koniec, czyli zginęłem akurat na ostatnim typie.
O, cześć, Talion. We've lost Saragost. I don't suppose they had anything to do with it. So, victory. Enjoy your triumph. It will be fleeting, like your humanity. You wear the ring of a Nazgul, though you are not worthy of it. And so, it will be ours. As will the Ringmakers. The Dark Lord himself could not take this ring. What hope do you have? The Dark Lord and the Ringmaker. Burn atop Barad-dûr. The Witch King is diminished. We are ascendant. Kim wy jesteście, przepraszam bardzo? Slayer. Slayer. Go to Minas Morgul, make sure it is secure. We do not have the forces to retake Saragost. Then I will burn it to the ground. Dobra, to jest chyba coś innego niż było w podstawce. Po tym, jak Władca Ciemności odciął Eltariel palec z nowym pierścieniem, Galadriela odwiedziła ją w wizji i przekazała nowe rozkazy. Eltariel miała z powrotem założyć pierścień i powrócić do Minas Morgul, by zniszczyć Taliona, najnowszego z Nazguli. A jednak nie wszystko potoczyło się zgodnie z planem. Eltariel dowiedziała się, że choć Talion dzierży pierścień Isildura, nie poddał się władzy Saurona i, wciąż wierny swemu zadaniu, powstrzymuje ciemność rosnącą w Mordorze. Jest przeciwwagą dla rządów Płonącego Oka i utrzymuje Mordor w stanie ciągłej wojny domowej. Jednakże po pokonaniu Czarnoksiężnika pojawiła się nowa groźba, para nieposłusznych Nazguli, które za wszelką cenę pragną posiąść pierścienie noszone przez Taliona i Eltariel oraz zawładnąć Mordorem. Eltariel dołączyła do Taliona i pomaga mu w zbrojeniu oraz w obronie jego fortów, a także werbuje orki. Nigdy jednak nie używa pierścienia do ich dominowania. Zobaczymy, czy to się zmieni w trakcie gry. W ogóle to mnie rozwala, bo to czytam sobie poza nagraniem o Galadrieli, ale patrzcie to. Na miejscu Władcy Ciemności chcesz postawić królową, a ja nie byłabym mroczna, tylko piękna i straszna niczym poranek. Zdradliwa jak morze, twardsza niż opoka ziemi. Wszyscy by mnie kochali i cierpieli. A co było w przypadku Celebrimbora? Wszyscy będą mnie wielbić i się mnie bać. Widać, że chyba władza tym elfom trochę jebie na łeb. Historia Galadrieli wśród elfów sięga aż do czasów pierwszej ery, lecz obecnie królowa jest bardziej zaniepokojona poczynieniami Saurona w Mordorze, aniżeli pobratymcy, a także bardziej skłonna do podjęcia działania. Wysyła do Mordoru Eltariel, jedną z najznamienitszych elfich wojowniczek, aby ta rozprawiła się z Nazgulami i tym samym pomieszała szyki Sauronowi. Galadriela wie, że Eltariel nie jest w stanie ostatecznie zakończyć żywota Nazguli. Na pewno, bo akurat Talion udowodnił, że da się. Tylko chyba Eltariel jeszcze nie doszła do tego, że powinna ściągnąć pierścień z łapy Nazgula. I to wystarczy. Mam nadzieję jednak, że w ten sposób opóźnione zostanie to, co Władca Ciemności przygotował dla Śródziemia. Po tym, gdy Eltariel połączyła się z Celebrimborem, a nowy pierścień został odcięty z jej ręki, Galadriela rozkazała jej założyć go z powrotem i pokonać Taliona, najmłodszego z Nazguli. Mroczny Talion. To, tu jest to, co było Szeloba gadała w cinematiku. Po opuszczeniu go przez Celebrimbora, Talion założył jeden z 9 pierścieni władzy i próbuje zatrzymać wszystkie wojska Saurona w Mordorze, sprawując rządy z fortecy w Minas Morgul. Pierścień Nazgula nie pozwalał mu umrzeć, tak jak nie pozwalała mu na to więź z Celebrimborem, a orki Mordoru wciąż uważają go za straszliwego wojownika. Celebrimbor to chyba jest to samo. O, tu jest nowe. Drogi Celebrimbora i Taliona rozeszły się, gdy Talion zamiast zdominować Isildura, zabił go, uwalniając jego ducha spod dominacji pierścienia władzy. Celebrimbor przeniósł się do ciała elfki, Eltariel, dał jej nowy pierścień i zostawił Taliona na śmierć, po czym podążył do Barad-dûr, aby po raz ostatni stanąć naprzeciw Sauronowi. Chyba Saurona powinno być, no ale okej.
Walka utknęła w martwym punkcie, a Celebrimbor i Sauron toczą bezustanny bój uwięzieni na szczycie Barad-dûr jako nigdy niezamykające się płonące oko. Tak, to jest to samo, co było w tym... To samo, co było w podstawce. Dobra, czyli co? Rozumiem, mamy teraz lecieć do Saregos, tak? Okej, okay, nie mam tutaj nawet żadnych tych możliwości. Mogę się na przykład teleportować tu. A to jest dziwne, w sensie, dlaczego to jest nieprzejęte, skoro ja grając jako Talion wszystko przejąłem? Siostry Nazgule. Tutaj. Ale jakby, co to są za... Jakie siostry Nazgule? Ja z tego co wiem, to pierścienie władzy u ludzi otrzymało 9 królów. Nie było tam żadnych królowych. Oho, tutaj mamy co? Lodowe myśliwy. Okej. Okay. Jak Haedir nie jest odblokowany? Dobra, ej, czuję się opluty teraz. Ej, ale w sumie może zobaczymy, jak nasza kochanienka przejmuje Haedir. Albo go oczyszcza. Nie powiem, jestem troszeczkę ciekaw. The Elf Assassin. Everyone's talking about you. Except the ones who are dead, of course. And that number's growing. And what makes you think you won't soon join it? I'm worth more to you alive. See, I provide solutions. In this case, potential recruits. Raport ze zwiadów. Załatwiacz dostarczył ci wieści o żywiołowej parze potencjalnych rekrutów. Odszuka ich, zanim spróbujesz przyjąć fortecę w tym regionie. Okej. Załatwiacz. Śmieszna sprawa z tymi problemami. Zwykle, gdy jednemu globowi się ich odejmie, to innemu przybywa. Może dlatego tak dobrze kręci mi się interes. Większość problemów w Mordorze można rozwiązać machnięciem ostrza. Ale jeżeli sytuacja jest bardziej skomplikowana, na przykład kiedy trzeba nie tylko zabić jednego wroga, ale zrobić to tak, żeby winny wydawał się drugi, wtedy wzywa się tego orka. A że ma rozległą sieć powiązań i zaległych przysług, dzięki którym sprawia, że trudne problemy znikają, to na usługi załatwiacza zawsze jest popyt. Ceni się go nie tylko ze względu na osiągane rezultaty, ale także na dyskrecję, która jest cechą niemalże niespotykaną w społeczeństwie orków. No dobra. Co? Rozumiem, pokażę... I on mi teraz, jak rozumiem, pokazał wszystkich tych ziomków, którzy są oznaczeni w questach, czy kogoś innego? Nie, tu jest. Krzemień i podpałka. Odszukaj parę orków, których łączy wspólna obsesja na punkcie materiałów wybuchowych. O, a nie, dobra, nieważne. Jednak Haedir jest oczyszczony. Tylko musiałem dojść do lokacji. Nie wiem jakim prawem nie mogłem się do Haediru tepać, ale dobra, to już tam. Nie mój interere. A dobra, nim się zajmiemy w kolejnym materiale. Ja się poza nagraniem na szybko jeszcze zajmę tymi wszystkimi questami, żeby sobie odblokować ten strój lodowego myśliwego. Bo jestem ciekaw, co będzie mi to dawało, bo nie powiem, nie jest taki zły ten... Nie umiejętności, kurde. Chciałem przedmioty sprawdzić. Nie jest taki zły ten set Tropiciela Bestii, ale osobiście troszeczkę dziwnie mi się tym walczy w momencie, w którym nie walczę w ogóle na bestie. Tak więc... No... Jestem chętny, żeby szybko sobie zgarnąć coś nowego. Mogę mi stać najlepszy level? Nie bardzo. O, chociaż nie. Nie, tak? Nie będzie stać. Dobra, na szybko to skraftuję. Dobra, tu. I tu. Dobra, wszędzie mamy wprawione klejnoty. Tak więc dobrze.
Dobra, no to co? Ja się z nami w takim razie żegnam. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy. O, chociaż czekajcie, jeszcze wam pokażę, jaka jest zmiana między... też tym, patrzcie. Kiedy Talion miał w sobie Celebrimbora, to zmieniał się w niego. Teraz, kiedy stoi nieruchomo, to staje się tą swoim widmem. Ale Eltariel, ona wygląda jeszcze inaczej. W sensie, ona wygląda tak, jak na przykład używa tego dupnięcia, tego elfiego światła, ale tak, ale chcę wam to pokazać, bo ona wygląda spoko. To jest tutaj? Tak. I patrzcie. Niezła, niezły model, co nie? Dość intrygujący, jeśli mam być szczery. No dobra, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Śródziemie, Cień Wojny, Ostrze Galadrieli. Cześć!